nagrody. Czego ci trzeba? W starych opowieściach smocze dziecięta używały mocy swego głosu, by pokonać wrogów Skyrim. Wolfhard był smoczym dziecięciem. Był nim także Talos, założyciel cesarstwa w starych, dobrych czasach. W najstarszych opowieściach, z czasów, gdy smoki zamieszkiwały Skyrim, smocze dziecięta zabijały smoki i przejmowały ich moc. To mistrzowie drogi głosu, krzyku, żyją na szczycie gardła świata. Jeśli naprawdę jesteś smoczym dziecięciem, zechcą z tobą porozmawiać. W starych opowieściach zawsze wzywają smocze dziecię na szkolenie. Jeśli mówisz o wojnie, to jestem po stronie Białej Grani. Bez wątpienia generał Tullius i jego przyjaciele z cesarstwa powiedzą ci, że winien im jestem lojalność. Być może mają rację. Ulfric Gromowładny powiedziałby, że powinienem być wierny Nordom, walczącym o niepodległość Skyrim. Może to też prawda. Może nadejdzie dzień, w którym mój miecz posłuży jednej lub drugiej ze stron. Lecz ten dzień jeszcze nie nadszedł. Bez wątpienia uważał, że tylko tak może przedstawić swoje racje. Zrobił to także dlatego, że mógł. Dzięki dobremu planowaniu i nieustannej czujności. Nawet teraz mój nadworny czarodziej Farengar próbuje odkryć, w jaki sposób przepędzić te potwory. Musimy mieć też duże zapasy wody do gaszenia pożarów, które zapewne wybuchną podczas ich ataku. Ale co jest naszą najpotężniejszą bronią? Odwaga. Bo jeśli nie zdołamy zabić bestii, musimy przynajmniej ją przepędzić. To najlepsze, co możemy zrobić, dopóki nie pojawią się dzielni bohaterowie, którzy zgładzą te bestie. Cokolwiek się stało... Pracuję jako zarządca dla Jarla Balgrufa. Obudziło to coś w tobie. Jarl wyznaczył nagrodę za bandytów. Rzuć okiem na ten dekret, jeśli chcesz wiedzieć więcej. Że jesteśmy, by się zbierać. Lepiej natychmiast iść do wysokiego hrabiego. Miłego pobytu w Smoczej przystani. Nie można ignorować wezwania siwobrodych. To wielki zaszczyt. Wiesz, zazdrość... takie stanie? Ponownie powinniśmy ruszyć na gromowładzę. Wiesz, może spotkamy się na polu. Módl się, abyśmy stali po jednej stronie. Jestem twym Huskarlem z nadania Jarla. To zaszczyt ci służyć. Jarl uznał cię za osobę wiele znaczącą dla dzielnicy. Stoisz w szeregach bohaterów. Tytuł Tana to wielki zaszczyt i dowód uznania za zasługi. Strażnicy przymkną oko na twoje występki, gdy powiesz im, kim jesteś. Przysięgam ci służyć, mój Tanie. Własnym życiem strzec będę ciebie i wszystkiego, co posiadasz. Prowadź.
Ej ty, szukamy kogoś w Białej Grani i zapłacimy dobry pieniądz za informację. Pewnej kobiety, nie tutejszej, jest Redguardką, jak my. Nie używa pewnie swego prawdziwego imienia. Zapłacimy ci za wszelkie informacje dotyczące miejsca jej pobytu. W Białej Grani nie jesteśmy mile widziani, więc jeśli się czegoś dowiesz, będziemy czekać w Rorikstead. To nie twoja sprawa. Wystarczy ci wiedzieć, że płacimy za te informacje. Jeśli cię to nie interesuje, odejdź w swoją stronę. Nie może się ukrywać w nieskończoność. Strażnicy ciągle mówią o jednym. Masz dla nas jakieś wieści? Jestem tuż za tobą. Prowadź! Wciąż tu jestem. Prowadź!
Ha? Podoba mi się to. Jest tam kto? Już? Mogę z tobą... No! Obetrę się jeszcze raz. Nie ma tu miejsca dla takich jak ty! Zwycięstwo jest twoje! Pość! Poddaję się! Poddaję się!
Potrzebujesz zapasów? Idź do sklepu Beletora. To nie chodź, ale... Chcesz zapolować? Unikaj przełęczy kruchej piszczeli. Leży na południowym wschodzie. Niech zgadnę. Ktoś ci ukradł słodką bułkę? Pracuję jako zarządca dla Jarla Balgrów. Doskonale. Wiele ci zawdzięczamy. Oto nagroda. Miłego pobytu w Smoczej Przystani.